jesteśmy w Łagiewnikach. W Łagiewnikach, koło Kobylina, województwo wielkopolskie, powiat Krotoszyn. No, zajmuję się głównie produkcją mleka. Produkcją mleka i mam 40 krówek dojnych i 40 jałówek. Zastanawiałem się na kupnem właśnie ładowarki i szukaliśmy z kolegą właśnie ładowarki, ale używki, dużej używki. Korbanek właśnie zorganizował pokaz właśnie tej maszyny u kolegi i okazało się, że kolega po prostu namówił mnie na może, że może bym mniejszą kupił, nie? Szóstkę, nie? Dobrałem sobie model właśnie takiej ładowarki, żeby mi po prostu pasowała do gospodarstwa, czy wjechać, po prostu wjadę do obory tu, tam i no to mi po prostu gra, nie? Wszędzie się zmieści, zwinna jest, bystra. Myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. Jak do tej pory to widzę, że to jest strzał w dziesiątkę, nie? Tą maszynę mi serwisuje Korbanek, przyjeżdża po prostu na miejsce, także to do mnie jest bardzo wygodne. Pierwszy serwis był na 50 motogodzin i następny na już robię co 250, na 250 były, także, także będę robił na co 250 motogodzin serwis. No, głównie jest wymiana oleju w silniku i wymiana oleju w skrzyniach przekładniowych.